Witaj podróżniku, trafiłeś właśnie na kanał poświęcony tematyce japońskich animacji. Moim zadaniem jest zatrzymanie Cię tutaj na dłużej, a do pomocy posłużą mi materiały, które już stworzyłem lub w niedalekiej przyszłości dodam. Tak więc zapraszam Cię, abyś spoczął na dosłownie 2 minuty i posłuchał, cóż ciekawego mam do powiedzenia. Kanał SpychuTube powstał jeszcze w 2012 roku i zasłynął przede wszystkim z wideo zapowiedzi poszczególnych sezonów anime. Te materiały możesz obejrzeć klikając w poniższy obrazek. Co kwartał spotkasz u mnie takie wideo, byś grubo ponad miesiąc przed kolejnym sezonem zapoznał się z nadchodzącymi produkcjami. Jednak kanał ten w głównym założeniu skupia się na wideorecenzjach anime, czymś czego zdecydowanie brakuje w polskich internetach. Znajdziesz u mnie recenzje najnowszych tytułów, takich jak Sword Art Online, K-Project, Sakura Sounopet na Kanojo, Magi, The Labyrinth of Magic, Zetsuwa na Tempest oraz wielu innych. Od czasu do czasu wspomnę także o nieco starszych tytułach. Już teraz możesz je wszystkie zobaczyć, klikając na poniższy obrazek. Dodatkowym zwyczajem, jaki utrzymuję na kanale, jest top lista 10 najlepszych openingów anime konkretnych sezonów. Te notowania również stoją dla Ciebie otworem, już teraz możesz je zobaczyć klikając w poniższy obrazek. Od nie dość dawna zacząłem także kręcić popularne w internetach V-blogi. Spychu zajawy tak zwane, skupiające się na przedstawieniu najnowszych serii anime. Na tę top listę również zapraszam, a najprostszym sposobem dostania się na nią jest kliknięcie w poniższy obrazek. Drogi podróżniku, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Twoje zmęczenie podróżą spowoduje, iż pozostaniesz u mnie nieco dłużej. Pamiętaj także, aby zostawić po sobie jakiś znak, wpisując się w dziale dyskusja lub w komentarzu pod interesującym Cię filmikiem.